Michelangelo, statua incompiuta di un prigione per la tomba del Papa Giulio II in Roma. Czemu uciekłaś? Dlatego, że wpadłam na barierkę i nie mogłam dalej filmować. Wpadacie na barierki w czasie kręcenia filmu? To skandal. Wajda nigdy nie wpadł na żadne barierki. Ma pan dowód na to? Stoję przed tak zwaną nową zakrystią, która jest za mną, czyli częścią bazyliki świętego Wawrzyńska San Lorenzo, zaprojektowaną przez Michała Anioła, a tutaj po prawej stronie, mojej lewej, waszej prawej, jest słynna kaplica Medycyuszów. Kolosalny, jeden z najsłynniejszych budynków kościelnych na całym świecie. Wejdziemy do środka, pokażemy wam genialne dzieła sztuki, jedne z najsłynniejszych, no ciągle to powtarzam, ale no we Florencji, gdzie nie kopniesz kamienia, tam jakiś słynny człowiek na nim siedział. I nie tylko. Florencja naładowana jest skarbami jak dobra kasza z kwarkami, że też użyję takiego niezwykle wyrafinowanego porównania filmowego. Ale żeby wam pokazać całość, musimy przejść od strony zachodniej do głównej fasady kościoła świętego Wawrzyńca. Stoję przed fasadą bazyliki świętego Wawrzyńca, czyli Chiesa di San Lorenzo we Florencji, w której znajduje się słynna kaplica Medyceuszów bądź Medyceuszy oraz nowa zakrystia z genialnymi dziełami Michała Anioła. Za chwilę wszystko wam pokażemy w szczegółach. Chcę tylko pokazać, że front, fasada owej bazyliki, bo to jest trójnawowa bazylika na planie krzyża łacińskiego, której budowa zaczęła się w roku 1420 i skończyła około 60 lat później. Jej projekt wykonał geniusz florencki Filippo Brunelleschi, twórca kopuły katedry Santa Maria del Fiore, którą wam już tak szczegółowo opisywaliśmy. Natomiast co jest ciekawe, że Michał Anioł na zlecenie władz Florencji w latach 20. XVI wieku opracował projekt na front katedry, żeby go upiększyć, tak jak piękna jest katedra. Ale upierał się przy swoim projekcie, że musi być wykonany ten front, fasada z marmuru kararyjskiego, który był jego ulubionym właściwie materiałem budowlanym i rzeźbiarskim. No a władze Florencji nie miały tyle forsy, bo mieli też inne argumenty przeciwko. No to się Michał Anioł oczywiście obraził i wyjechał z Florencji do Rzymu. A projekt tej fasady znajduje się w Muzeum Opera del Duomo. Możecie go zobaczyć tu za katedrą. I przez 600 lat stoi sobie kościół niedokończony. I w końcu jesteśmy w słynnej kaplicy Medyceuszów z kolosalną, ogromną kopułą, mniejszą wyłącznie od kopuły Brunelleschiego w katedrze Santa Maria del Fiore. Spójrzcie na górę. Moim zdaniem jakieś 40 metrów wysokości ma ta kaplica Medyceuszy. I tutaj stoimy przy grobie Kosmy Wielkiego Księcia, twórcy potęgi rodu Medyceuszy, z tym charakterystycznym herbem. I na górze są oczywiście lilie symbolizujące lilie i te pięć kółek to jest symbol rodu Medyceuszy. Niezwykłe bogactwo, które pozwoliło im na zbudowanie czegoś tak nieprawdopodobnie oszałamiającego nawet dzisiaj. Jestem tu drugi raz w życiu i oszołomiony jestem, a to dopiero początek tej wycieczki. Ja z tych wszystkich emocji się troszeczkę pomyliłem, bo tutaj, gdzie stałem przed chwilą, to jest Kosma III, Wielki Książę, a Kosma I, twórca potęgi Medyceuszów, leży tutaj. Wszystkie nagrobki są bardzo, bardzo podobne, a właściwie są dokładnie takie same. Ale naprawdę bardziej efektowne niż kaplica Zygmuntowska, niestety.
cała kaplica Medyceuszy, Medyceuszy czy też Medyceuszów, po włosku De Medici. Pierwotnie był to ród kupiecki, jednak jego polityczna kariera nie skończyła się jedynie na kupiectwie, ponieważ tym herbem Medyceuszy, czyli te pięć okrągłych symboli plus lilie, szczycili się również papieże z rodu Medyceuszów, gdyż kilku papieży pochodziło z tego rodu, a także królowa Francji, Maria Medycejska, Spiritus Movens, słynnej rzezi w czasie nocy świętego Bartłomieja, tak pięknie opisanej przez Aleksandra Dumasa w powieści Królowa Margo. A teraz sobie troszeczkę pokontemplujemy. Kaplica Medyceuszy została, znaczy pomysł w ogóle wyszedł od księcia, wielkiego księcia Kosmy I, przy którego grobowcu właśnie stoję. I pracę rozpoczął słynny Giorgio Vasari w pierwszej połowie XVI wieku. Natomiast dopiero w 1608 roku ten monumentalny projekt został ukończony, czyli ma 415 lat. A teraz przejdziemy do nowej zakrystii, gdzie są jedne z największych zabytków w historii ludzkości. Tak będę stał jak Dariusz Joński. Teraz idziemy do tak zwanej Zakrystia Nuova, czyli do nowej zakrystii. To jest jej model. Zaprojektował ją wielki Michał Anioł. Jednocześnie z pracami konstrukcyjnymi trwały prace rzeźbiarskie mistrza w jej wnętrzu. I teraz wam je pokażemy, a jeszcze teraz malutki fragment murów miejskich, które przy renowacji, w czasie renowacji kaplicy zostały odkryte tutaj na początku XXI wieku. To jest fragment murów miejskich Florencji z wieku XII, czyli mają one 900 lat, podobnie jak kościół świętego Wojciecha w Krakowie. Lubię te romańskie miasteczka. Człowiek się tu czuje jak nigdzie indziej. Jak już zapłaciłem za bilety w kaplicy Medyceuszów, to przynajmniej nie będę się męczył po schodach, tylko wjadę windą z czasów Michała Anioła do nowej zakrystii, która jest głównym punktem naszego dzisiejszego spotkania. Ale na razie wychodzimy. To tu chyba. Odczuwam bardzo duże emocje związane z tym, co za chwilę ujrzymy. Jest w końcu i ona, główny punkt naszego dzisiejszego spotkania, zaprojektowana przez Michała Anioła w latach 1520-1534, kiedy wrócił on z Rzymu do Florencji na kilkanaście lat i stworzył jedne ze swoich największych dzieł. Oprócz tego, że zaprojektował tą nową zakrystię, to stworzył jeszcze sześć genialnych rzeźb, z których pierwsze trzy są tutaj po lewej stronie. To wszystko, co widzicie za mną, to trzyczęściowe mauzoleum, to jest grób, tak zwana tomba Wawrzyńca II Medyceusza, wielkiego księcia Urbino, który zmarł w roku 1519 i już rok później, na polecenie jego sukcesorów, Michał Anioł zaczął rzeźbić ten oto nagrobek. On nazywa się Jutrzenka i Zmierzch. Jutrzenka to jest ta pani tutaj, a Zmierzch to jest ten dojrzały mężczyzna po lewej stronie. Jak widzicie na zbliżeniu, twarz tego człowieka to jest sam Michał Anioł, który wyrzeźbił sam siebie. Miał wtedy około 46-47 lat, czyli tyle co ja, a już myślał, że to jest zmierzch jego życia. Nie wiedział, że będzie żył jeszcze ponad 42 lata. Absolutnie fenomenalne. Fenomenalne. A sam książę Urbino pokazany jest w roli Rzymianina, co miało oczywiście uosabiać jego cechy, jako że Rzym był wtedy, Rzym jako cesarstwo rzymskie, a wcześniej republika, były uważane wtedy za wzór cywilizacyjnego rozwoju. Także myślę, że książę Urbino, Wawrzyniec II, Medyceusz,
z nieba, jak popatrzył na dzieło Michała Anioła, był z tego bardzo, bardzo zadowolony. Druga część arcydzieła Michała Anioła z kaplicy Medyceuszy, właściwie z Nowej Zakrystii, to jest grobowiec Giuliano di Medici, czyli Juliana Medyceusza, który był młodszym bratem wielkiego Wawrzyńca Wspaniałego i został zamordowany w nawie głównej katedry Santa Maria del Fiore we Florencji w 1478 roku w czasie słynnego spisku rodziny Paccich. Notabene nawiązanie do niego było, do tego spisku było w filmie Hannibal Ridleya Scotta. W każdym razie dostał nieszczęsny Giuliano kilkanaście ciosów nożem w serce i zmarł. I jego potomkowie, a właściwie tak, potomkowie, taka ciekawostka, jego kochanka była wtedy w ciąży i urodził mu się syn pogrobowiec, który został później papieżem Klemensem VII. Jego potomkowie rękami Michała Anioła ufundowali mu ten oto nagrobek. Oczywiście znowu jest on pokazany jako Rzymianin. Dwie postaci pod pomnikiem wielkiego Giuliano nazywają się, jak tam była Jutrzenka i Zmierzch, tak tutaj jest Noc i Dzień. Kobieta po lewej stronie symbolizuje noc, a mężczyzna po prawej stronie symbolizuje dzień. Obok tej pani jest symbol maski. Niektórzy dopatrują się w tej masce kolejnego autoportretu Michała Anioła i sowa, symbol oczywiście nocy. Jak może pamiętacie z naszego odcinka o kościele San Lorenzo i o krucyfiksie Michała Anioła, artysta nigdy w życiu prawdopodobnie nie widział nagiej kobiety z racji swoich preferencji. Więc zobaczcie, na jak wygląda rzeźba kobiety symbolizującej noc. Jej piersi wyglądają, jakby były doklejonymi jabłkami, bo po prostu artysta nigdy nie widział piersi tak naprawdę. A jej ciało, oprócz tego, że miała twarz kobiecą, jak we wszystkich słynnych rzeźbach mistrza, na przykład w Piecie, to ciało, wyjąwszy twarz, mogłoby zupełnie symbolizować dobrze umięśnionego mężczyznę. Widzicie? Te piersi tej pani są zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, jakby ktoś dokleił jej dwa pomarańcze. Natomiast jej cały tors, korpus, nogi i ramiona są typowo męskie, co świadczy o tym, że Michał Anioł nie lubował się w damskich ciałach. Nie żeby to było coś złego, po prostu taki był. Jak spojrzycie na rzeźbę przedstawiającą dzień, która jest nieprawdopodobnie wygładzona, wykończona w 101% przez artystę, świeci jak światło księżyca by się od niego odbijało, tak z kolei mężczyzna, czyli dzień, jak zobaczycie jego głowę, artysta celowo zostawił ją niedokończoną i surową. Albo też po prostu nie miał czasu, by dokończyć dzieła, gdyż w 1534 roku, po 14 latach prac, wyjechał na zawsze do Rzymu. A tutaj ostatnią rzeczą, którą chciałem wam pokazać, jest grób najsłynniejszego z rodu Medyceuszów, wielkiego Wawrzyńca Wspaniałego, czyli Lorenzo di Medici il Magnifico. Był to człowiek, który żył tylko 43 lata i bardzo, bardzo mocno cierpiał przez ostatnie 10 lat życia z powodu artrytyzmu i podagry. No niestety, takie były czasy, że ludzie nie wiedzieli, że zbyt duże ilości mięsa prowadzi do ciężkich chorób. Był on znany z tego, że był dobroczyńcą Michała Anioła. Przygarnął młodego, kilkunastoletniego artystę do siebie, płacił mu za jego pierwsze prace i stworzył praktycznie mu możliwość do tego, by rozwinął się talent największego geniusza w historii ludzkości. I myślę, że wielki Lorenzo ma godny siebie pomnik. Nagrywa się? Oczywiście. Dobrze. Robię ten krótki wstęp do naszego odcinka o najsłynniejszym dziele sztuki w historii ludzkości, ale zamiast się odsuwać, musimy się zbliżyć, albowiem tematem naszego odcinka jest niejaki Dawid. Dawid wyrzeźbiony przez florenckiego artystę Michała Anioła na początku wieku XVI i przez 350 lat ponad stał sobie wyrzeźbiony dokładnie
Tu. Aż w latach 60. XIX wieku burmistrz Florencji postanowił, że zbuduje specjalne muzeum dla Dawida, czyli Galerię dell'Accademia, i tam jest taka specjalna kopuła, pod którą stoi Dawid w oryginale, ponieważ to jest oczywiście kopia w stosunku 1 do 1. Dlatego jeszcze musiała być chroniona, ponieważ tutaj to jest oczywiście Palazzo Vecchio, w którym byliśmy w czasie częstych we Włoszech rozruchów. Rebelianci, którzy chcieli obalić legalną władzę, splądrowali pałac i wyrzucali z niego przez okno, jak to zazwyczaj robią rebelianci i buntownicy, wszystkie rzeczy, które udało im się zniszczyć. Wyrzucili między innymi ogromną, kilkudziesięciokilową dębową ławę, która spadła prosto na Dawida, urywając mu lewą rękę, w której trzyma proce. I na szczęście udało się tą rękę przykleić. Jak spotkamy się z oryginałem niedługo, być może uda się zobaczyć miejsce sklejenia. W każdym razie to jest Dawid w skali 1 do 1. Na szczęście to jest kopia, więc gołąbki mogą załatwiać z nim własne interesy. A my wrócimy do Was już z oryginałem w Galerii dell'Accademia. Ja już Wam kiedyś mówiłem, ale dzisiaj robimy odcinek o Dawidzie, więc powiem tylko, że tutaj pod katedrą leżał sobie taki kilkuset kilogramowy kawał marmuru z Carrary białego, którego próbowali, że tak powiem, napocząć różni artyści, ale miał on pewną skazę, więc nikt nie był na tyle sprawny, by tą skazę ominąć i zrobić z tego rzeźbę, więc sobie leżał ten kawał. I dopiero Michał Anioł powiedział, że on z tego zrobi Dawida. Ten kawał marmuru miał ponad 6 metrów długości. Sama rzeźba ma ponad 5 metrów. Wziął go, kazał zawieźć do siebie. Tu niedaleko, nie wiadomo dokładnie, gdzie mieszkał, ale niedaleko stąd, no bo przecież transport tak ogromnego kawału marmuru był niezwykle kłopotliwy. Wziął do rączki dłuto, w drugiej rączce trzymał młotek i zaczął po prostu sobie rzeźbić. I wyszło z niego to, co Wam za chwilę pokażemy na żywo. Jedna z najważniejszych chwil w historii tego programu, wejście do Galeria dell'Accademia, żeby zobaczyć Dawida. Nawet nie pamiętam, ile bilet kosztował. No w każdym razie jakieś grosze, z 50 zł pewnie. Są tu ogromne kolejki, ludzie stoją po kilkanaście godzin, żeby dostać bilety, jeśli tylko nie zrobili wcześniej rezerwacji online, jako i my uczyniliśmy na szczęście. I nie wiem, czy będzie w środku miejsce, by się rozgadywać, bo straszliwy tłum, więc powiem Wam, że Michał Anioł rozpoczął pracę nad Dawidem tu we Florencji. Jesteśmy jakieś 400 metrów od katedry, w roku 1501, we wrześniu, i skończył dokładnie 3 lata później. I przez 360 lat, jak już Wam wcześniej pokazywaliśmy, Dawid stał pod Palazzo Vecchio, po czym został przeniesiony tutaj, do specjalnego miejsca pod kopułą Galerii dell'Accademia. I za chwilę zobaczymy go w szczegółach. Już się nie mogę doczekać. Każdy, kto wchodzi do Galeria dell'Accademia, żeby zobaczyć Dawida, musi ustawić się w kolejce, nawet jak ma bilet wykupiony z dużym wyprzedzeniem. I właśnie musimy się tam dopchać. Czemu uciekłaś? Dlatego, że wpadłam na barierkę, no to i nie mogłam dalej filmować. Wpadacie na barierki w czasie kręcenia filmu? To skandal. Wajda nigdy nie wpadł na żadne barierki. Ma pan dowód na to? Dobra, potem się odezwiemy. W Galerii dell'Accademia jest nie tylko Dawid i nie tylko rzeźby, ale też słynne włoskie obrazy końcówki XV wieku. Przedstawiam tylko jeden mój ulubiony, artysty znanego jako Jacopo del Sellaio. Obraz nosi tytuł dosyć długi, Złożenie z krzyża ze świętym Jakubem Starszym, świętym Franciszkiem, świętym Michałem i Marią Magdaleną. Widać, że jeszcze nie dotarły do tego artysty trendy renesansowe i obraz jest szczytowym osiągnięciem malarstwa gotycko-średniowiecznego. Oczywiście ja wiem, że gotycki to nie jest malarstwo, tylko architektura, ale chciałem Wam uświadomić, że chodziło o końcówkę wieku XV. Tu mamy dzieło Sandro Botticellego, a pamiętacie, że w muzeum pod żadnym pozorem nie wolno dotykać eksponatów brudnymi, zatłuszczonymi łapami, chyba że jest napisane touch
a jest to specjalnie wykonana kopia ze sztucznego tworzywa dla ludzi, którzy nie mogą się powstrzymać przed dotykaniem skarbów. Także jeżeli jest napisane touch, dotykamy. Jeśli nie jest napisane touch, trzymajcie się z daleka. Nie ma tak na świecie, że to jeden z drugim wejdzie do takiego muzea i się od razu pcha z tymi łapami dotykać tego eksponata. Gdzie? Najsamszą troszkę kultury osobistej. Dopiero potem z łapami. Niesamowite jest to, co widzicie za moimi plecami. Autorem tej rzeźby jest słynny artysta zwany jako Gian Bologna. W oryginale nazywa się Jean Boulogne, po włosku Gian Bologna. A jest to jedna z najsłynniejszych rzeźb w historii ludzkości, czyli porwanie Sabinek. Z tym, że nie jest to oryginał, tylko to jest model 1:1, który artysta stworzył celem dokonania finalnie rzeźby z marmuru, a to jest coś, co wyrzeźbił z gipsu, jako model, na którym się wzorował, tworząc oryginał. Jestem bardzo pobudzony, bardziej niż zwykle, ponieważ przede mną, przed wami są dwa prawdziwe Stradivariusy. Są to skrzypce oraz wiolonczela wykonane przez samego największego geniusza muzycznego, którym był Antonio Stradivari, który żył prawie 92 lata. Przez te swoje długie życie wykonał bardzo dużą ilość genialnych skrzypiec i, jak widzimy, również wiolonczeli, z których niektóre zachowały się do dzisiaj w stanie takim, który umożliwia granie na tych skrzypcach czy wiolonczelach współczesnym artystom. Jest to coś nieprawdopodobnego. Pierwsza w życiu widzę prawdziwego Stradivariusa. Jest to instrument nie mający praktycznie fizycznej ceny giełdowej. Nieprawdopodobne. Oprócz tego, że Michał Anioł stworzył Dawida, który jest w Muzeum Galleria dell'Accademia, znajdują się tutaj jeszcze 4 jego rzeźby, co jest tutaj zresztą napisane: Michelangelo, statua Incompiuta di un prigione per la tomba del Papa Giulio II in Roma. To oznacza, że to jest fragment niedokończonej rzeźby tworzącej grób papieża Juliusza II w Rzymie. Z tego całego monumentalnego zamówienia Michał Anioł wykonał w całości jedynie kolosalny posąg Mojżesza, który znajduje się w Rzymie, który wam teraz pokazujemy. Natomiast pozostałe części pozostały nigdy niedokończone i to są ich fragmenty. Zobaczcie, prigione, czyli więzień, albo inaczej jeniec. Tu są fragmenty odłamanych metalowych żerdzi, które były przewiercane przez ogromny, myślę, że kilkutonowy blok marmuru, aby można go było transportować, bo inaczej trudno byłoby go w jakikolwiek sposób objąć. Tutaj jest drugi z serii jeńców, czy też więźniów Michaela Angela. Ten już jest bardziej dokończony, że tak powiem, czyli tak gdzieś mniej więcej w 60%. No ale nawet w 5% skończona rzeźba Michała Anioła jest więcej warta 1000 razy niż rzeźby wszystkich innych artystów razem wzięte, może z wyjątkiem Donatella. Zauważcie, że Michał Anioł zawsze malował i rzeźbił ludzi kompletnie gołych. Jedyną osobą, która u niego jest ubrana, to jest Jezus na fresku Sąd Ostateczny. A tak, wszyscy są całkowicie rozebrani. Nawet w słynnym krucyfiksie Jezus jest po prostu goły, w tym z kościoła Santo Spirito. Nie inaczej jest też tutaj z tym więźniem, jak widzicie. Tylko nie dokończył rzeźbienia szczegółów anatomicznych. Tu mamy najmniej dokończonego więźnia. Oczywiście Michał Anioł. Zaledwie widzicie łydki, kolana i udo są zaledwie muśnięte dłutem. Jeszcze dużo było do usunięcia tego marmuru. Czas, aby zbliżyć się do najsłynniejszego dzieła artystycznego w historii ludzkości. Ale
ale zanim to nastąpi, przypomniałem sobie, że tu znajduje się jeszcze jedna pieta Michała Anioła, tak zwana pieta Palestrina. Co jest charakterystyczne w niej, to to, że, znaczy nie w samej rzeźbie, tylko w miejscu, na którym stoi, że tu jest napisane nie Michelangelo, tylko Michelangiolo, czyli z takim, że tak powiem, w dialekcie toskańskim, Michelangiolo. Bardzo podobna jest ta pieta do tej, która znajduje się w niedalekim muzeum katedralnym, tak zwanej piety florenckiej, którą Michał Anioł wykonał już grubo po 80. Ta oczywiście też jest niedokończona, jak widać, tylko Jezus jest wygładzony, a pozostałe postaci są niedokończone i w takim surowym sznycie. Piękne. Piękna rzecz, jak mówił Gruby w filmie Vinci. Piękna rzecz. Przyszedł więc czas na najsłynniejsze dzieło artystyczne w historii ludzkości, czyli Dawida Michała Anioła, która to rzeźba, jak już mówiłem, powstała w latach 1501-1504 tutaj we Florencji i została tutaj przeniesiona w 1873 po 360 latach stania na powietrzu pod Pałacem Vecchio. Rzeźba ma 517 cm wysokości i artysta sporządził ją z tak nieprawdopodobnym pietyzmem, że jak zobaczycie za chwilę na zbliżeniach, wyrzeźbił nawet naczynia krwionośne u postaci. I w tej swojej postaci Dawid, to jedno z nielicznych przedstawień tej postaci, nie pojawia się już jako zwycięzca, jak to na przykład zrobił Donatello, ale jest w pozycji pełnej skupienia, trzymając na ramieniu proce, przygotowując się jakby do walki, w pełnym, maksymalnym skupieniu, będąc pewnym zwycięstwa. Co ciekawe, jego lewa dłoń jest zbyt duża w stosunku do ciała, jak również jego głowa jest zbyt duża. Artysta zrobił to specjalnie po to, żeby patrząc się z dołu, bo każdy jest mniejszy od Dawida, żeby nie miał zaburzonej percepcji. No nie sądzę, żeby Michał Anioł dokonał pomyłki, rzeźbiąc szczegóły anatomiczne jakiejkolwiek postaci. A teraz zobaczmy, jak wygląda z bliska, bo tu nie ma co gadać, tu trzeba oglądać. Na pytanie fanów, jak wyrzeźbiłeś Dawida, Michale Aniele? Mistrz odpowiadał zawsze, ja go nie wyrzeźbiłem. On tu zawsze był. Ja po prostu odrzuciłem z tego bloku marmuru to, co było niepotrzebne. Skończyła się bateria w mikrofonie i dlatego musieliśmy teraz użyć zwykłego mikrofonu kierunkowego. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. 20 minut mojego mówienia poszło do kosza. Nieważne. Rzeczywistość stawia przed nami problemy, a my je musimy rozwiązywać. Właśnie przed chwilą skończyła się taśma w kamerze, to znaczy dysk, więc musieliśmy usunąć całą naszą poprzednią historię, bo Dawid jest najważniejszy. Co ciekawe, co widzicie na zbliżeniach, które wam pokazujemy w tle, on, Dawid, stoi w pozycji kontrapostu, czyli opiera swój ciężar ciała na jednej nodze, podczas gdy druga jest zgięta i swobodna. Co ciekawe, jak zobaczycie, po raz kolejny powtarzam, na zbliżeniach, zwłaszcza prawe ramię, którym trzyma kamień, postać trzyma kamień, wszystkie żyły, wszystkie tętnice na dłoni, przedramieniu i ramieniu są wyrzeźbione tak, jakby facet po prostu miał przed sobą zdjęcie atlasu anatomicznego albo po prostu żywego człowieka przed sobą. Taki to był artysta. Chyba nie powiecie mi, że ktoś taki mógł być normalnym człowiekiem. Nikt normalny nie wyrzeźbiłby czegoś takiego. No i trudno się z tym nie zgodzić. Jest strasznie dużo ludzi, pchają nas, przesuwają. No ale nie jesteśmy pępkiem świata, żeby żądać od innych ludzi szanowania naszych własnych potrzeb, nie? Musicie przyjechać sami do Florencji i pokontemplować we własnym zakresie. My tylko zachęcamy do wizyty,
i cena, nawet nie pamiętam ile to kosztowało, zapomniałem z nerwów. Zgubiłem bilety, Jezus Maria. 16.50, a nie. To jest godzina wstępu. Nie wiem, mam za słaby wzrok, żeby zobaczyć. Sprawdźcie sobie na stronie internetowej muzeum. Wyszliśmy już z Galeria dell'Accademia, opuściliśmy naszego pięknego Dawida. Stoję przed baptysterium przy katedrze Santa Maria del Fiore i taka konkluzja związana też z naszymi wcześniejszymi filmami o Polsce, że baptysterium stojące za mną z XI wieku jest starsze od wszystkich, jako całość, jest starsze od wszystkich, dokładnie, dosłownie wszystkich kościołów w Polsce. A jak pięknie jest zachowane. A wszystko przez to, że Włosi nie mieli potopu szwedzkiego, rosyjskiego oraz wizyty naszych zachodnich partnerów. Przynajmniej nie w takim zakresie, w jakim my tego doświadczyliśmy. Mając taki widok za plecami, no aż człowieka ciągnie coś, żeby powiedzieć, nawet jeżeli nie będzie to zbyt mądre. Ale to będzie mądre. Jeżeli przyjedziecie do Florencji, to możecie mieć gwarancję, że wszystkie najwspanialsze zabytki światowej architektury, malarstwa, rzeźby możecie mieć dosłownie na wyciągnięcie ręki, w tym znaczeniu, że przejście całego miasta zajmie jakieś 20 minut, to jest maksymalnie 2 km od pierwszego do ostatniego zabytku na trasie. Także praktycznie dwa intensywne dni i jesteście w stanie zobaczyć 80% najważniejszych rzeczy. My zachęcamy oczywiście, żeby zostać 4 dni, tak jak my. A i tak nie zobaczymy wszystkiego, bo skupiamy się na tym, żeby zobaczyć raz, a porządnie i zrobić wam z tego relację, kosztem ogromnych nerwów i stresów. I awantury. Ale takie życie wybrałem, więc jestem i tak szczęśliwy. We Florencji jednym z najsłynniejszych miejsc jest słynny Ponte Vecchio, czyli most złotników, gdzie znajduje się bardzo wiele salonów jubilerskich z horrendalnymi w ogóle cenami. Większość produktów nawet nie ma cen, bo ci co kupują nie przejmują się takimi rzeczami. Natomiast ja stoję w tym miejscu dlatego, że w 1887 roku z tego mostu skoczył, popełniając samobójstwo, Konstanty Julian Ordon, bohater wiersza Reduta Ordona, albowiem wcale nie wysadził się razem ze swoją redutą, tylko ze zgorzknienia i z rozpaczy skoczył tutaj, będąc starszym człowiekiem i utonął. I to tyle o historii na dziś. Poziom rzeki Arno jest bardzo wysoki, ponieważ miesiąc temu była w Toskanii bardzo duża powódź, ale na szczęście Florencji ona nie dotknęła.